Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci w praktyce, jak wypłacać pieniądze w Bitomacie. Co jest o tyle fajne, że jest zupełnie anonimowe. No i jakby podważa te częste opowieści, że Bitcoina to się nie da zmienić za złotówki tak łatwo i tak dalej. Zobaczysz, że jest to bardzo łatwe. Otrzymałem od jednej osoby nagranie z tego typu wypłaty, także dziękuję tej osobie. Prosiła o anonimowość, także nie powiem komu dziękuję, ale ta osoba będzie wiedziała, że o nią chodzi. I za chwilę pokażę Wam to nagranie, jak to dokładnie się robi. Na początku jednak przypominam o konieczności, absolutnie niezbędnej konieczności kliknięcia czerwonego przycisku subskrybuj, a następnie dzwoneczka koło tego przycisku. Dzięki temu świat naprawdę będzie znacznie lepszym miejscem. Wchodzimy na stronę shitcoins.club. To się naprawdę tak nazywa, jakby ktoś nie wiedział. Klub shitcoinów. Taka jest domena. Strona jest strasznie brzydka, w ogóle nie budząca zaufania. Tu jest jeden filmik, który nie wygląda źle. Natomiast no, klikniemy w lokalizację, no to zobaczymy wszystkie adresy, gdzie te bitomaty są. Także to już jest bardzo ważna wiadomość. Natomiast warto zerknąć, ile dany bitomat ma pieniędzy w tym momencie. No bo zauważ na przykład, że w Bydgoszczy dzisiaj nie wypłacisz nawet jednego bitcoina. Ten bitomat ma 15 tysięcy złotych niespełna na stanie, co oznacza, że jeżeli masz do wypłaty, nie wiem, 3 bitcoiny, to trzeba będzie się skontaktować z nimi. Oczywiście można to zrobić tam na miejscu, natomiast no, potem by się okazało, że musisz czekać na nich, aż przyjedzie jakiś operator i doładuje pieniądze. Możesz również przez stronę internetową skontaktować się z nimi i dać znać, że będziesz się wybierać do bitomatu. Także polecam przed udaniem się do bitomatu konkretnego sprawdzić, no, ile dany bitomat ma pieniędzy. Tutaj jeden jest bogatszy, bo ma 130 koła. Co jest ciekawe, jak wejdziesz w dział kontakt, to zobaczysz nazwę spółki, która za te bitomaty odpowiada. Spółka się nazywa Socjalizm Bohatersko Walczy z Problemami Nieznanymi w Żadnym Innym Ustroju, spółka z o. Genialne, bardzo mi się to podoba i myślę, że panie w urzędzie mają poprawiony nastrój za każdym razem, kiedy pojawia się któryś z reprezentantów tej spółki. Także elegancko. No i dobra, przejdźmy do konkretów. Odpalmy ten filmik, widzimy bitomat, ekran bitomatu można kupić lub sprzedać. Nasz tutaj bohater filmu oczywiście sprzedaje bitcoina, klika tylko w pokaż, generuj kod QR. No i tyle, generuje się ten kod, wyskakuje taka karteczka z adresem portfela, na który mamy przelać bitcoina. Teraz widzimy komórkę, telefon komórkowy, giełdę KuCoin, z której ktoś chce wypłacić sobie jednego bitcoina. Także tutaj wgrywa się aplikacja KuCoina. Nasz użytkownik wpisuje, że będzie wypłacać jednego bitcoina. Na jaki adres? Pyta KuCoin. Na to użytkownik odpowiada skanując kod z bitomatu. I teraz to, co jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważna rzecz, ja może zatrzymam nawet ten film. Zobaczcie, tu jest błąd, przynajmniej na KuCoinie tak jest. Nie wiem, czy na każdej giełdzie, natomiast ten kod QR z bitomatu, on przez pomyłkę zawiera również napis Bitcoin dwukropek. I dlatego ten przelew nie przejdzie. Za chwilę wyskoczy komunikat, że błędny adres. No i tutaj osoba, która dokonywała tej wypłaty, no przez parę minut rozkminiała. O co chodzi? Skanuje kod QR, a kasa nie przechodzi cały czas. KuCoin nie chce mi wypłacić. I w końcu okazało się, że to przez to, że ten kod QR zawiera również słowo Bitcoin i dwukropek. I to po prostu trzeba usunąć i wtedy zostanie już sam adres portfela. Portfela należącego do bitomatu, można powiedzieć. No i co? No i tak jak tutaj mamy, tu klikamy potwierdzenie, użytkownik potwierdza, no i wyskakuje komunikat, że adres nie jest prawidłowy, także trzeba pamiętać o tym, żeby wpisać bez tego bitcoina i dwukropek. No i dobra, po wpisaniu tak naprawdę tego przelewu czekamy przy bitomacie, aż przyjdzie kasa. Ot i cała filozofia. Teoretycznie powinno to trwać 10 minut, ponieważ tyle często zajmuje sieci potwierdzenie transakcji bitcoinowych, natomiast w tym wypadku mam informację, że trwało to około 1 minuty, czyli zaledwie w jedną minutę po wypuszczeniu przelewu z KuCoina bitomat zaczął wypłacać kasę. Co jest ważne, co tutaj widzimy, wypłata opiewała na kwotę jednego bitcoina, czyli około 23 tysięcy złotych z hakiem.
No kurs, wiadomo, przy bitomatach, tak samo jak w kantorach, jest zaniżony nieco i to jest ta jakby prowizja kilkuprocentowa dla właścicieli bitomatu. No ale to jest opłata za anonimowość, także w sumie uczciwy deal. No i zauważmy, że jeden bitcoin, czyli te 20 kilka tysięcy, idzie w ratach, czyli że tutaj te banknoty wyskakują, nie wiem po ile, po 2000, 3000, także chwilę trzeba poczekać, jeżeli wypłacacie jakieś większe pieniądze, także no, cierpliwość trzeba się uzbroić. Jak widzicie, bitomat cały czas pokazuje, ile pieniędzy już wyskoczyło, ile jeszcze wyskoczy, także po prostu trzeba odbierać sobie śmiało gotóweńkę i cieszyć się życiem. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, są różnego rodzaju bitomaty na świecie. Niektóre mogą mieć kamery, bo ktoś z Was skomentował mój film o nowych tysiącach bitomatów, które mają powstać w Stanach w przyszłym roku. I ktoś napisał, że ciekawe, czy te bitomaty będą miały no, kamerkę. Kamerkę, która będzie no, chroniła go przed wandalami, a tak naprawdę, wiadomo, chodziłoby o to, żeby nagrywać, kto wypłaca. I część bitomatów może mieć kamerkę, rzeczywiście, więc no, osoby, które dbają o swoją prywatność, powinny się zaopatrzyć w ciemne okulary i czapkę z daszkiem, kiedy wybierają się do nieznanych sobie bitomatów. I dlaczego? No, my wiemy, że no, 99% ludzi oglądających to wideo nigdy nie dokona żadnej, nie wiem, lewizny, nielegalnej transakcji i tak dalej. Natomiast każdy chciałby czuć się anonimowo. I to, że ktoś szuka anonimowości, nie oznacza, że jest kombinatorem, wałkarzem, cwaniakiem, tylko że chce być anonimowy, bo to jest podstawowe prawo człowieka i bitomaty umożliwiają taką właśnie funkcję. Zauważ, że wypłata, z którą tutaj mamy do czynienia na tym filmie, to była wypłata z KuCoina, czyli z giełdy, która do 2 bitcoinów dziennie nie wymaga żadnego potwierdzenia swojej tożsamości. Czyli w praktyce to oznacza, że przychodzimy do bitomatu i wypłacamy z anonimowej giełdy z Hongkongu pieniądze w anonimowym bitomacie i tyle. To jest bardzo duży komfort i kiedyś tak wyglądał świat. Nie wiem, czy pamiętasz, młodsi uczestnicy naszego życia na tej ziemi mogą nie pamiętać, że tak kiedyś było, że Wielki Brat nie patrzył wszędzie we wszystko, co my w życiu robimy. Tak kiedyś wyglądał świat i dzięki bitomatom tak wygląda teraz. Oczywiście, tak jak tutaj widzimy, różnice kursowe. Jak chcesz kupić, to zapłacisz drożej niż na przykład na giełdzie, ale za to anonimowo. Jak chcesz sprzedać, czy możesz kupić tutaj bitcoina i podać adres do KuCoina, na który go przelejesz. Albo jakiś inny anonimowy adres, albo portfel sprzętowy i tak dalej, obojętnie. Czyli w pełni anonimowo możesz kupić bitcoina, w pełni anonimowo możesz go sprzedać i w pełni anonimowo możesz nim obracać na przykład na giełdzie KuCoin. Wszystko oczywiście zgodnie z prawem, ponieważ bitomaty to nie są nielegalne urządzenia, a KuCoin to nie jest nielegalna giełda. Także może to tylko tak enigmatycznie brzmi, że możesz potajemnie kupić, potajemnie sprzedać i potajemnie wymieniać na inne krypto, ale oczywiście mówię o czymś, co jest jak najbardziej legalne, dopuszczone do obrotu i po prostu działające. Działające w bardzo fajny sposób. Także napiszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenia z bitomatami, albo czy ten filmik no, wyjaśnił Wam, jak się z tego korzysta. Jak widzicie, jest to dość prosta sprawa, także nie ma tutaj najmniejszego problemu. Przychodzisz, naciskasz, że chcesz sprzedać bitcoina, skanujesz kod QR z adresem danego bitomatu, wysyłasz swojego bitcoina na ten bitomat i za chwilę wyskakuje kasa. Ot i cała filozofia. Także napisz komentarz, daj łapkę w górę, subskrybuj i słyszymy się już niebawem. Cześć!